Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Derail Valley. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w tej jakże pięknej grze o kolei. I przejrzałem wszystkie dostępne aktualnie zlecenia. I się właśnie zastanawiałem, co nam się bardziej opłaca, czy pojechać na fabrykę towarów i miasto. Czyli fabryka towarów i miasto to jest GF. I wziąć te dwie rzeczy. Walnie w hucie, na SM. Stawić wtedy właśnie ten ciekły tlen. Czyli to by dało nam łącznie około 90 tysięcy. Albo pojechać z powrotem na MF. I wziąć te dwa zlecenia. No i drugie. Też nam da tyle. Teraz co w sumie jest dalej? Chociaż na GF nas dawno nie było, a na MF byliśmy ostatnio. Ja bym się w sumie na to GF wybrał. Nie ukrywam. I po drodze na SM byśmy zostawili wagoniki. I chyba, drodzy Państwo, wiecie co? Tak właśnie zrobimy. Fabryka żywności i miasto? A FF to nie, to jest gdzieś tam daleko. Nie, to ja bym wziął to, ale najpierw licencje. Jakie możemy wykupić licencje? Mamy aktualnie ile? 290 tysięcy. Równoległe mamy niebezpieczne. O właśnie, trzeci stopień materiałów niebezpiecznych. 290 tysięcy. Albo zlecenia wojskowe za 400 tysięcy. Byłem w wojsku, to wszystkie zlecenia są na bazę wojskową, ja się nie mylę, to jest IME? Chyba tak. Nie. Czy CM? Nie, MB. MB to jest... Baza wojskowa, właśnie. Wszystkie są na MB i wszystkie są, że trzeba mieć trzeci stopień tych niebezpiecznych i wojskowych. No tak, to są tylko jedno logistyczne i nam się to całkowicie nie opłaca. Chciałem, aby Państwu pokazać. No cóż, chyba myślę, że bez zbędnego przedłużania. Idziemy w to. Pójdziemy w to. I po drodze tam huta. Dokładnie. I huta musi być podpięta na samym końcu. Tak, to jest na D5 i jedzie. D6 i. D5 i D6 i. W sumie nie ma aż takiej różnicy. E4 o i E5 o chyba tu było. Tak, czyli wszystko z E. Dobrze. A tu mamy E10. Oho, to też super. I B3 i w hucie sobie tylko zobaczmy. Huta B3 i fajnie na przelocie będziemy mieli. Podoba mi się. Fajnie to wyszło. No cóż, idziemy po nasze lokomotywki. Nie ma co przedłużać czasu na wizji, ani też marnować czasu, aby dostać premię czasową. Dobrze. Na tym ostatnio skończyliśmy, że musieliśmy te lokomotywy naprawić. Odpalmy, dajmy jazdę do przodu. Ja sobie przyciszę słuchawki, bo nic nie słyszę i... Chciałem powiedzieć, lecimy. Jeszcze ręczny trzeba spuścić. Tutaj i tak samo należy zrobić w tej lokomotywie właśnie. Puszczamy hamulec ręczny. I lokomotywki już się ładnie toczą.
Je, mamy fajnie na wprost. E4, E5 i E10. Myślę, że tak zrobimy. Po kolei, jak mamy zlecenia. Problemem jedynym, jaki będzie, to wycentrowanie tego, o tak powiem. Bo tak jeszcze tylko spojrzymy, to ma 308 ton. 153. Trochę dużo. Nie ukrywam, właśnie, hamuj. To będzie dużo. Jakie zdolności ma ta lokomotywa? Pod górę 600 ton. Niby powinno wystarczyć, ale tam jest więcej niż 2%, przynajmniej tutaj na wyjeździe. Żebyśmy nie stanęli. Tutaj trzeba będzie mocno z rozpędu pójść. Te dwie lokomotywy będą też na maksa wykorzystane. Tym razem. Dobrze, bez mocy lecimy. To tu wygląda, bo na razie nie widzą. Ej! Jaka latarka. Bo to się wydoszyło. Jedziemy? No, nawet by się udało. Może być. E4, o i E5, o. E10, o, będzie tam prawie na końcu. O, materiały żrące. Widzę. Super, sprzęgamy skład. Okej. Zujemy. Niech do tyłu. Jedziemy. A przejdą będą nasze ostatnie wagony.
Właśnie tak już tam sobie ustawimy mniej więcej. Okej, tam już mamy. Przeniegnaj tak, nie ma to sensu najmniejszego. Wejdźmy sobie tutaj. Wszystko dobrze widzieć. Okej, możemy sobie pomalusiu hamować. Okej. Mi tutaj tylko ino nie pasuje. O, jednak tak. Tak będzie najlepiej. Jeszcze to mi nie pasowało. Coś tam było trochę źle ustawione. Te wagoniki też z nami jadą. F217, tak. Mam, musiałem sobie zobaczyć. Czy aby na pewno nic nie pomyliłem. Właśnie na hamulcu ciężko się jedzie, nie? O, jak długo luzuje. Nie jest jeszcze taki długi. Potem będą większe problemy. Dobra. Lecimy, nie ma co. Nasza taktyka jest zawsze tryb manewrowego. Ostatni wagon. I kurek. Nie ma co. Łatwopalne i wybuchowe substancje. Nieładnie. Takie rzeczy w wagonach wozić. To się zerwało. Przecież to się powinno napiąć. Ta gra jest upośledzona pod tym względem, nie? Przecież to się powinno napiąć. Jeszcze jak to zarzuciłem. W drugą stronę to powinno zadziałać, a nie. No dobra, turlaj się i lecimy, a nie. Przecież to było tak zarzucone i to by się napło, by nie poluzowało. Się skład cofał, to rozumiem, ale w tym przypadku akurat. Jeszcze to nie jest ostatni wagon, trzeba lecieć tu na koniec. Luzuj. Okej. Ukrywam, że to już jest kawałek składu.
napinamy. No i daj mu czadu. No jest, wyciągnąć. Tutaj już czuć ten ciężar. Poczekajmy sobie tutaj, bo potem i tak bym musiał biec. Zaraz sobie będziemy hamulcować. Jeszcze momencik, wskakujemy na ostatni wagon. Zaraz do nas ładnie dojedzie. Okej, i hamujemy. Wystawiamy zwrotnicę. I lecimy do tyłu. A bo on jeszcze nie wyluzował, ale to będzie ciekawy przejazd z tak długim czasem luzowania, nie ukrywam. Dobrze, 10 na godzinę wystarczy. Musimy, żeby tam nic nie uderzyć. No dajesz, dajesz. Już niedaleko, ale też i coraz bliżej wagonów. Tutaj już nie są to przelewki. Ten skład to widzicie zresztą. Okej. Tym razem trzeba było się troszkę w inny sposób tym zająć. Przez chwilę myślałem, że coś się zepsuło. Dobrze. Drony mają 100%. Mają. Oczywiście jeszcze to nie jest kurek od ostatniego wagonu. Sprawdźmy tylko tak, E10 na pewno i na B3 i w hucie. Super. Dobra. Jakaś ładna miniaturka by się przydała.
Może też ostrać Dora. O. Proszę bardzo. Sprzątanerka. To wygląda. Nie. Lepiej wyglądało stamtąd. Powiem tak, będzie to wyzwanie. Ej, jak ta trasa wygląda, zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.